Cześć. Wszyscy korzystamy z przeglądarek internetowych, ale już stosunkowo niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie informacje tego typu programy przechowują o nas samych i w jaki sposób te dane są przetwarzane i wykorzystywane przez strony, które odwiedzamy. Warto poszerzyć swoje horyzonty i mieć pełniejszą wiedzę na temat tego, jakie dane, gdzie i komu udostępniamy, korzystając z tylko, wydawałoby się, niewinnej przeglądarki. Jakie zatem informacje gromadzi, przechowuje i przetwarza praktycznie każda przeglądarka internetowa o swoim użytkowniku? Rozbierzemy to na czynniki pierwsze, jednocześnie bez wnikania w technologiczne zawiłości pracy stosu protokołów komunikacyjnych. Choć może się to nie wydawać oczywiste na pierwszy rzut oka, to komunikacja w internecie jest zawsze dwukierunkowa. Nawet jeżeli tylko konsumujemy treści za pośrednictwem przeglądarki i przynajmniej tak nam się wydaje, niczego nie wysyłamy do sieci, to w istocie cały czas przeglądarka wysyła w eter informacje z naszego komputera i używanej w danym momencie przeglądarki. Czym jest zatem odcisk palca przeglądarki? No cóż, sama nazwa wskazuje pewną analogię do odcisków naszych palców, które są wyjątkowe w skali świata, chociaż składają się w zasadzie z takich samych linii, co wszystkie dermatoglify na świecie, ale ułożone są one w pewien niepowtarzalny wzór. Tak samo, na podstawie danych wpisywanych i zbieranych przez przeglądarkę w czasie naszej pracy, wytwarza się pewna jej niepowtarzalna historia. Dane, które wpisaliśmy, adresy, które odwiedziliśmy, łączna analiza gromadzonych przez przeglądarkę informacji, jej cech i środowiska, w jakim działa, pozwala więc na stworzenie takiego unikalnego identyfikatora tej przeglądarki, który może nie tyle służy do identyfikacji konkretnych osób, które z niej korzystają, ale już tej konkretnej przeglądarki na tym konkretnym urządzeniu jak najbardziej. Co znajdziemy zatem w odcisku palca przeglądarki i czy należy już popadać w paranoję? Zacznijmy od danych. Pierwszą z nich jest nagłówek HTTP, znany także jako User Agent. Jest to informacja wysyłana automatycznie przez przeglądarkę do odwiedzanego serwera, która zawiera zbiór danych o naszym systemie, w tym o wersji przeglądarki, z jakiej korzystamy, o systemie operacyjnym, na którym pracujemy, o typie urządzenia, a nawet o procesorze itd. Po co te dane? Otóż przeglądarki różnią się między sobą i każda z nich nieco inaczej przetwarza dane. My natomiast chcemy, żeby na każdej z nich strony wyglądały bardzo dobrze i z pewnością zaobserwowaliście również, że takie same witryny mogą wyglądać inaczej, gdy odwiedzicie je na komputerze, inaczej, gdy odwiedzicie je na smartfonie czy też tablecie. I tutaj pytanie, skąd taki serwis wie, na czym go oglądamy? No właśnie, jest to informacja pochodząca bezpośrednio z tego user agenta. Jednocześnie może on być wykorzystywany do śledzenia i identyfikowania użytkowników w celach także analitycznych i reklamowych, bo wiecie, hura kapitalizm. Swoją drogą, jeżeli chcecie poznać, jaki user agent zostawia stroną www wasza przeglądarka, wystarczy, że wpiszecie w Google, jaki jest mój user agent i strona wam to wyświetli. Adres IP to kolejna informacja, którą twoja przeglądarka dzieli się ze światem. Przy czym w większości scenariuszy, kiedy na przykład korzystasz z komputera przez domową sieć Wi-Fi, no to przeglądarka udostępni na zewnątrz nie tyle wewnętrzny adres IP tego konkretnego urządzenia, ale publiczny adres IP twojego routera jako urządzenia końcowo łączącego się z siecią internet, który jest bezpośrednio do niego podłączony. Czy ten adres może być wykorzystany do namierzenia ciebie? Oczywiście tak, ale nie należy tego mylić z geolokalizacją, jaka jest możliwa na przykład na smartfonie. Ciasteczka to z kolei temat rzeka. W praktyce to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika i generowane podczas przeglądania stron w sieci. Zasadniczo służą one do zapamiętywania informacji o preferencjach użytkownika w zakresie wyglądu i zachowania danej strony, ale mogą też śledzić naszą aktywność na danej stronie, dzięki czemu na przykład po zalogowaniu do jakiegoś serwisu, przechodząc w nim na kolejną stronę, nie musimy już logować się ponownie w ramach tej samej sesji. Funkcji plików cookie jest znacznie więcej. Dobra wiadomość jest taka, że w zasadzie każda przeglądarka daje użytkownikowi narzędzia do kontroli tych plików. Kolejna część naszego śladu to historia przeglądania. Na pewno wiecie, że każda przeglądarka internetowa domyślnie rejestruje informacje o odwiedzanych przez ciebie stronach internetowych, a także o czasie, kiedy zostały te strony odwiedzone. Tak samo nie jest tajemnicą, że przeglądarka przechowuje informacje o zapisanych przez nas zakładkach czy innych oznaczonych stronach jako ulubione itd. Na oddzielne wspomnienie zasługują też dane formularzy.
Być może zaobserwowaliście, że wypełniając jakieś formularze online, zwykle nie musicie tego robić wielokrotnie. W istocie wiele przeglądarek przechowuje lokalnie raz wprowadzone przez użytkownika jego dane, wprowadzone wcześniej do formularzy wypełnianych online. Dane tego typu mogą być przez przeglądarkę przechowywane w różny sposób, czyli albo lokalnie, albo też w chmurze. Oprócz tego wszystkiego przeglądarki przetwarzają też dane o różnego typu wtyczkach i rozszerzeniach, które mamy zainstalowane w samej przeglądarce i mogą być też one udostępniane na zewnątrz. Ponadto każda przeglądarka udostępnia też na zewnątrz informacje o preferowanych językach przeglądania, czy też fontach, z jakich korzystasz w przeglądarce, a także m.in. o Twojej rozdzielczości ekranu. Czy tego wszystkiego należy się bać? No cóż, zacznijmy od tego, że sama idea gromadzenia i przetwarzania danych przez przeglądarki internetowe nie jest ani zła, ani dobra. To po prostu narzędzie, dopiero intencje ludzi, którzy z tego narzędzia korzystają i analizują te dane, mają jakieś znaczenie. Zakładając dobre intencje obu stron, no to zbiór danych, który tutaj określamy jako odcisk palca przeglądarki, pozwala użytkownikowi wygodniej korzystać z wielu usług online. Korzyści są także po stronie biznesu i dostawców treści i usług, bo dzięki analizowanym danym wymienianym z przeglądarką mogą oni lepiej dostosować treści i oferowane usługi do faktycznie potrzeb ludzi, którzy odwiedzają ich serwisy. Dane te wykorzystuje się także do targetowania reklam spersonalizowanych. Uzyskanie pełnej anonimowości w sieci jest trudne, ale też w przypadku normalnego korzystania z internetu niepotrzebne, a wręcz mogłoby się wydawać, że utrudni nam korzystanie z wielu usług. Na przykład wiele serwerów przerywa komunikację, gdy tylko połączy się z nim klient, który wymienia nieprawidłowe lub w jakikolwiek sposób ograniczone dane. Mówiąc wprost, dążenie do ekstremalnej anonimowości nie ma sensu, bo staniemy po drugiej stronie barykady. Pamiętajmy bowiem, że nawet gdy uda nam się uzyskać pełną anonimowość, stajemy się wówczas tajemniczą białą plamą w cyberprzestrzeni, która będzie jeszcze bardziej przykuwała uwagę. Znacznie ważniejsze jest więc to, żeby być świadomym ustawień naszej prywatności w sieci, by nie zgadzać się na udostępnianie danych każdej witrynie, z jakiej korzystamy. Bo gdy na przykład odwiedzamy serwis Google Maps, no to logiczne będzie, że może on poznać naszą lokalizację, ale gdy odwiedzimy jakąś inną stronę, na której nasza lokalizacja wydaje się całkowicie bezsensowna, no to mamy prawo i powinniśmy wręcz odmówić takiej informacji. Nie chcesz, by odwiedzona witryna śledziła Twoją lokalizację, no to po prostu nie zgadzaj się na to w oknie dialogowym, które pojawi się w przeglądarce i które poinformuje Cię o tym, że taka witryna o pozwolenie prosi. Klikaj blokuj. Tak samo w przypadku innych próśb generowanych przez odwiedzane serwisy. Pamiętaj, że w każdej przeglądarce możesz zrobić porządek z plikami cookies, na przykład w Google Chrome wystarczy w tym celu rozwinąć menu, wybrać ustawienia, następnie wybrać prywatność i bezpieczeństwo, a tam zapoznać się z dostępnymi opcjami i funkcjami i korzystać z nich wedle własnych potrzeb. I to tyle. Internet jest miejscem bezpiecznym i niebezpiecznym jednocześnie, w zależności od tego, gdzie się zapuszczamy i jak z niego korzystamy. Wcale nie trzeba popadać w paranoję, a to, że przeglądarka ma o nas tak dużo informacji, wcale nie musi znaczyć, że ktoś zaraz zapuka do naszego domu i powie: ty napisałeś mi nieprzychylny komentarz w internecie i teraz za to oberwiesz. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.